Dzień dobry, 25. dzień września roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław pfer witam Państwa bardzo serdecznie. 25. dzień września, niedziela i jednocześnie, proszę Państwa, 214. dzień wojny w Eurazji, 214. dzień wojny na, czy też w Ukrainie, 214. dzień tego wielkiego lingwistycznego, językowego sporu, jeszcze nierozstrzygniętego przez Radę Języka, Polskiego i 214. dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 214. dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i publikuję go na tym kanale. Ostatnio to było wiele, mam nadzieję, że ciekawych rozmów. Także rozmowa z Państwem, to piątkowe Q&A, o tym dzisiaj, proszę Państwa, w niedzielę. W formule tego bardziej refleksyjnego komentarza chciałbym Nieco więcej powiedzieć. Witając wszystkich tych, którzy nawet w niedzielę, proszę Państwa, zapuszczają się na cyfrową sieć, zapuszczają się do świata banału do środkowoeuropejskiego europejskiego Changela w formule geopolitycznego standupu z dala od powagi mainstreamu i Realu. A dzisiaj rzeczywiście, jak to często bywa w tych komentarzach refleksyjnych daleko wyjdziemy poza. No, poza ten obszar e, takich e, właśnie tej mainstreamowej powagi. E, ale zanim do tego przejdziemy, proszę Państwa, to oczywiście chciałbym zacząć od podziękowań dla wszystkich z całego świata i z całej Polski, z całego świata, z USA, z Singapuru, ze Szwecji, z Niemiec, z Holandii, z Włoch, za to wsparcie i z całej Polski. Za to wsparcie, którego Państwo udzielacie, czy to poprzez te przyciski na YouTube, co tam zdaje się trwać kilkanaście sekund, czy poprzez patrona i tak, gdzie to wsparcie cały czas rośnie, czy poprzez przelewy tradycyjne w różnych środkach płatniczych, także w dominującym hegemonicznym dolarze amerykańskim, czy też w euro, czy w złotówkach. Proszę Państwa, za to wielkie dzięki. Dzięki temu możemy się rozwijać. A dziś, proszę Państwa, niedziela i kolejny komentarz refleksyjny, kolejny komentarz dla ludzi o mocnych nerwach, w czasie którego mogę Państwu obiecać to, co zawsze, czyli krew, pot i łzy. Proszę Państwa, dziwię się, że liczba ludzi, która wytrzymuje to psychicznie, psychicznie wytrzymuje te komentarze, jest na stałym poziomie i to wcale nie takim niskim. Dziś mieszanka, no, mam nadzieję, że nie wybuchowa, raczej niewybuchowa, raczej spokojna, refleksyjna, E, mieszanka właśnie tych refleksji po ostatnich spotkaniach Q&A, takich refleksji osobistych oraz refleksji dotyczących polityki światowej. Proszę Państwa zacznę oczywiście od polityki światowej, a potem kiedy już będę przechodził do tych refleksji osobistych, to o tym wspomnę, żebyście ci z Państwa, którzy tymi osobistymi refleksjami zainteresowani nie jesteście, żebyście mogli wyłączyć. <kluzny> a dzisiejszy komentarz. No mimo, jak widzicie Państwo, nie najlepszej formy fizycznej, zdrowotnej, <laughs> dzielę na trzy części. Pierwsza część to sensacyjna, dotycząca Xi Jinpinga i tych spekulacji, które pojawiają się w internecie. No jednak zostałem zmuszony do tego, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Druga dotycząca polityki międzynarodowej, w której oczywiście wspomnę o tej mobilizacji, to jest wydarzenia Tygodnia mobilizacji, częściowej mobilizacji, czy też już mobilizacji specjalnej Federacji Rosyjskiej. Oczywiście wspomnę też o szanghajskiej organizacji współpracy, globalnym ładzie. No i potem przejdę do tej części osobistej, w której wspomnę o kilku sprawach, o kilku Państwa poruszonych przez Państwa ciekawych wątkach w QA i ostatniej rozmowie ze Sławomirem Mencenem, która wywołała tyle emocji wśród widzów tego. Kanału. No więc proszę Państwa, zaczynamy od tego wątku, który na pewno chyba wszystkich, przynajmniej postronnych widzów, najbardziej interesuje, czyli sensacyjny wątek związany z Xi Jinpingiem. Takie pojawiały się informacje gdzieś tam w przestrzeni internetowej, że po powrocie sam Arkandy z tych obrad Szanghajskiej Organizacji Współpracy został zatrzymany, że jest aresztowany, że nie wiadomo co się z nim dzieje, że jest jakiś zamach stanu, w Chinach, no proszę Państwa, więc liczne pytania do mnie. Znaczy, ja uważam, że to jest sprawa no, trochę mało poważna, w ogóle nie powinno się do tego odnosić, no ale że, jako, że jestem z Polski i yy, yy, u nas jest to temat chyba bardzo trendujący w internecie, no to jednak tych kilka banałów, najszybszych sześć banałów, muszę wypowiedzieć, proszę Państwa, na ten temat. Więc po pierwsze, dziękuję za liczne zapytania, yy, no, które wiele osób na Twitterze kierowało. W, w, pod moim adresem, no to proszę Państwa, czy naprawdę te osoby myślały, czy Państwo może myślicie, że gdybym nawet był wśród tych kilku osób na świecie, które wiedzą, co się kryje za tymi spekulacjami o aresztowaniu czy zamachu stanu e, w Chinach, czy aresztowaniu Xi Jinpinga, to czy, czy myślicie Państwo, że bym po prostu napisał o tym na Twitterze? No ja nie wiem, no wiele osób się mnie pyta, Panie Radku, co tam się wydarzyło? No skąd ja mam to wiedzieć, to po pierwsze, a po drugie, ja gdybym wiedział, sądzę, że może kilka osób na świecie o tym wie. No, już, Państwa, jeżeli kilkanaście osób o czymś wie, to z reguły zaraz wie o tym cały świat. Ale jeżeli kilka osób o tym wie. No i teraz, gdybym ja był wśród tych kilku osób, to co? Ja mam po prostu wziąć telefon i nie wiem, opublikować Twitter na ten temat, no to jest jakby banał numer jeden. No schlebiam mi oczywiście to, że tak wielu ludzi pyta, panie Radku, co tam się wydarzyło? Niech pan powie. No to schlebia mi, oczywiście tak, to. Ale no, bądźmy poważni, proszę państwa, bądźmy poważni. No, nawet gdybym był wśród tych kilku osób, no, to chyba nie sądzicie, że napisałbym o tym na Twitterze. Po drugie, no, patrzę, Google Trends to jest nie tylko zjawisko polskie, <laughs> na całym świecie. Xi Jinping e, trenduje w Google. No, przyjrzałem się, jakie media to rozpowszechniało. Media indyjskie, proszę państwa, Twitter, no influencerzy, także w Polsce, już po prostu grzany jest temat. Co tam się wydarzyło? Jakieś zawieszone e, loty. No, proszę Państwa, to pokazuje moim zdaniem to, że te media tradycyjne, które w ogóle o tym nie piszą, te o dużej renomie, globalnej, no i jak to w Polsce, one w Polsce przedrukowują to, co się ukazuje globalnie, czyli, że te globalno o tym nie piszą, to polskie też o tym nie piszą, no to pokazuje, że już one nie są potrzebne, żeby ustalać agendę i żeby nadawać ton. No, dzisiaj ktoś może wymyślić jakąś historię. Zupełnie nawet no, fantastyczną, i to może się okazać trendem w Google. To może się okazać trendem na Twitterze, w mediach społecznościowych. <laughs> Mogą to rozpowszechniać influencerzy tacy jak jedna z amerykańskich blogerek chińskiego pochodzenia, mówiąca po chińsku. To może się okazać wystarczająco wiarygodne dla innych influencerów. Troszkę media indyjskie jeszcze napiszą. No, i toczy się ta kula śniegowa. Absolutnie nie musi o tym pisać New York Times czy BBC. Po trzecie, proszę Państwa, trzeci banał poświęcony tej kwestii to Bing Bujen Jia. Bing bu yen gia, proszę Państwa, czyli nie ma czegoś takiego jak prawda i kłamstwo na wojnie. Także, zwłaszcza w polityce, zwłaszcza jeśli chodzi o władzę i zwłaszcza jeśli chodzi w Chinach, ta stara maksyma szkoły legistów, szkoły prawa, antycznej szkoły prawa, no jest. I doskonałą ilustracją tego zjawiska. Chaos, zamęt, nerwowość to wszystko, proszę Państwa, przed 16 października, kiedy ma dojść do <coughs> oficjalnego przedłużenia władzy. Xi Jinpinga to jest szczególny okres, zawsze przed kongresem partyjnym. I po czwarte, proszę Państwa, tak samo było 10 lat temu, kiedy była ostra walka o władzę, kiedy był pretendent, Bosilajo, ostatecznie został usunięty. Wtedy też były różnego rodzaju pogłoski, że Xi Jinping zniknął na kilka dni, co się z nim dzieje, czy powróci i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie takiego uważnego obserwatora polityki chińskiej i kogoś, kto zna ten system polityczny, to absolutnie to nie powinno dziwić. Powinien się spodziewać tego typu wydarzeń przed kongresem partyjnym. I im bliżej tego kongresu, tym pewnie takich wydarzeń może być więcej. Natomiast wydaje mi się, że szczególnie w Polsce, proszę Państwa, trafiło to na Taką silną emocjonalną potrzebę, potrzebę potwierdzenia tego upadku Chin, zamachu stanu, że przecież e, mam, odnoszę takie, takie, takie wrażenie, że to jest właśnie takie pragnienie potwierdzenia tego, i stąd to jest takie trendujące w internecie polskim, to również. A przecież, proszę Państwa, z punktu widzenia Polski, ja wiem, że to są skandaliczne poznańskie pytania, ale z naszego punktu widzenia wcale nie musi być lepiej. Zresztą to samo może być w Rosji, jeżeli. Został usunięty Władimir Putin. Czy byłoby to lepsze? Może byłoby to stronnictwo bardziej radykalne, bardziej prowojenne? No i co, wtedy byśmy się z tego cieszyli? No, w, nie wiem. No, i szósty, ostatni już banał, <coughs> proszę Państwa, trzeba czekać. 20. Kongres już wkrótce 16 października to naprawdę nic się nie stanie, jak się jeszcze chwilę na to zaczeka. I tyle w tym, te, i tyle w tym temacie, a teraz przechodzimy od internetowych sensacji do polityki międzynarodowej i wydarzeniem tygodnia bez wątpienia była mobilizacja, specjalna mobilizacja czy też częściowa mobilizacja rezerwistów Federacji Rosyjskiej i tutaj proszę Państwa cieszymy się w Polsce pewne powody do zadowolenia być może są o nich wspomnę, ale to jest taka radość kibiców mam wrażenie trochę trochę tak jak Rosjanie do tej pory, no, kiedy okazało się, że mają teraz jechać na front i tam się zmierzyć z Ukraińcami, że grozi im śmierć, no to już troszeczkę, proszę państwa, się perspektywa zmieniła. Niektórzy postanowili udać się na lotnisko, więc akurat właśnie ten motyw lotniczy to jest częsty motyw w ostatnich dniach i troszkę zmieniła się ich perspektywa. No i żeby to się przypadkiem też nie wydarzyło u nas, jak trzeba będzie wspomnieć Ukrainę nie tylko na Twitterze, nie tylko poprzez jakieś zbiórki, datki czy też granie na gitarach. Ale kiedy trzeba będzie po prostu się wybrać pod kijów czy do Kijowa, no to wtedy może się ta perspektywa w Polsce również zmieni z takiego obserwatora zawodów sportowych kibica na czynnego uczestnika. No więc, proszę Państwa, więc po pierwsze jesteśmy dalej w sekwencji eskalacyjnej. Po drugie, to działanie no raczej przedłuża wojnę, bo teraz ci powołani, będą przeszkalani, wyposażani, wrzucani na front to będzie długi proces, więc ten konflikt będzie się przedłużał. No i różnie może być. Wariant najlepszy to taki, proszę państwa, że Ukraińcy sobie poradzą sami, znaczy sami będą wspierani, oczywiście uzbrajani i sobie poradzą. No jeśli sobie nie poradzą czy nie będą sobie radzić, no to co się wtedy może wydarzyć? Proszę państwa, no coś mi się wydaje, że trzeba będzie im pomóc. A kto im pomoże? No wydaje mi się, że w dużej mierze to możemy być być my również. Więc zobaczymy. No to jeszcze potrwa parę miesięcy, ale ta sprawa będzie się wyjaśniać. Inna sprawa proszę Państwa jest taka, że mam wrażenie, chociaż nie znam się i tu chciałbym poprosić może o wypowiedzi tych, którzy znają się na wojskowość. Niekoniecznie tych, którzy są tutaj hobbystycznie czy służbowo, bo takich jest wielu na tym kanale, szczególnie w komentarzach. W komentarzach to oni właściwie dominują, ale, nie, ale no właśnie, proszę Państwa, ale są tacy, co znają się naprawdę na wojskowości. Mam wrażenie, że dzisiaj decydują technologię, decyduje uzbrojenie tam to decyduje o sile armii. Można powołać 500 tysięcy ludzi, no i co z tego? Jeśli Ukraińcy staną dobrze dozbrojeni, no to, to te 500 tysięcy jakichś tam chłopaków powołanych z Syberii, czy z Dalekiego Wschodu, z Jakucji, czy także Moskwiczów, czy z Sankt Petersburga, przedstawicieli nawet rosyjskiej klasy średniej, no co to, co to proszę Państwa, zmieni? No jeżeli będą po prostu to rakiety, które będą walić, po prostu konkretnie. W dane punkty, no to to będzie w, no, no masakryczne doświadczenie. To, to wydaje mi się, że to już chyba nie są czasy, kiedy wygrywa się tak jak w czasie II wojny światowej. Można wygrywać masami ludzkimi, bo to byłyby wielkie straty. No nie wiem, czy w XXI wieku ta taktyka by się sprawdziła. Ona już w czasie II wojny światowej bardzo wiele kosztowała Związek Radziecki. To było zwycięstwo ogromnym kosztem. I czy teraz można by to powtórzyć, Nawet gdyby to było 500 tysięcy, a nie 300 tysięcy? No, bardzo szczerze mówiąc, y, mam tu duże wątpliwości, ale mówię jako laik, mówię jako osoba, która się na tym nie zna. No, jestem ciekaw Państwa opinii tych, którzy znają się na wojskowości. Jeśli dzisiaj miałbym oceniać, proszę Państwa, to bez, bez no, myślę, że charakterystycznej dla nas podniety i popadania w euforię y, i ze świadomością, że różnie można być, no, uznałbym, że jednak ten ruch świadczy raczej o, y, o słabości, a nie sile Federacji Rosyjskiej. Świadczy, proszę Państwa, o kurczącym się polu manewru. A zwłaszcza, i tutaj chcę już przejść do kolejnego punktu, jakby polityki globalnej, światowej, że, proszę Państwa, szanghajska organizacja współpracy, powoli staje się to już jasne dla wszystkich obserwatorów, komentatorów, także w Polsce, idzie tutaj wyraźny przekaz, że szanghajska organizacja współpracy, podobnie zresztą jak i BRICS, nie jest i nie stała się blokiem antyzachodnim. Omylił się tutaj Władimir Putin, chyba najwyraźniej, który liczył na to, że taki blok antyzachodni powstanie i mógł mieć do tego podstawy, żeby tak myśleć. Dlaczego? Dlatego, że przed tym spotkaniem Szanghajskiej Organizacji Współpracy doszło do pewnej normalizacji stosunków między Indiami a Chinami. Te kraje wycofały oddziały z Himalajów, gdzie tam doszło do krwawego starcia na granicy i właściwie ta przeszkoda, a była to przeszkoda, czyli te napięte relacje między Indiami a Chinami, ta przeszkoda zniknęła. No ale nic się, proszę Państwa, nie stało. No, w czasie Szanghajskiej Organizacji Współpracy nie doszło do powstania bloku antyzachodniego. Za to Władimir Putin znosił upokorzenia, a to od Modiego, który mówił mu, że to nie jest czas na wojnę, a to od szefa delegacji kirgijskiej, który kazał na siebie czekać, a to od Xi Jinpinga, który również zgłaszał obiekcję, a najpierw się spotkał i poleciał do Kazachstanu. To była pierwsza wizyta międzynarodowa Xi Jinpinga, a nie z Władimirem Putinem. No i symbolicznym podsumowaniem tego wszystkiego było to zdjęcie z Recepem Erdoganem rozwalonym gdzieś tam na tej kanapie i z tym malutkim Putinem siedzącym gdzieś tam w towarzystwie innych przywódców krajów azjatyckich. No to było takie symboliczne podsumowanie. Czyli po pierwsze brak tego bloku antyzachodniego, a po drugie Rosja jako jeden z wielu krajów i to raczej nie lider tego zgrupowania, proszę Państwa, tego luźnego, tej luźnej platformy wymiany poglądów krajów niezachodnich czy krajów euroazjatyckich. No i to, proszę Państwa, wywołało euforię w Polsce to wywołało euforię, ale nie jestem przekonany, czy do końca słuszno. Znowu Pyfer, proszę Państwa, zamęcza pytaniami. Ale zamęcza też dlatego, że sami Państwo tego chcecie, chcecie takich komentarzy i takiego kanału, dlatego go wspieracie. No i to na tym kanale właśnie zadajemy takie nieoczywiste, bulwersujące, no można powiedzieć, poznańskie pytania. Czy to dobrze dla Polski, proszę Państwa, i co możemy z tego mieć, albo co możemy z tego nie mieć? Eee, bo proszę Państwa, no to oznacza, że nie ma bloku antyzachodniego, jest no platforma wymiany poglądów, spotkań, rozmów, ustalania agendy. Bez państw zachodnich, bez USA, bez Francji, bez Niemiec, bez Wielkiej Brytanii, spotyka się Turcja, Arabia Saudyjska, Iran, Indie, Pakistan skonfliktowane te kraje ze sobą się spotykają. Chiny z Indiami również rozmawiają, trochę tam sytuacja się zaczyna normalizować. Pojawia się Rosja, kraje Azji Centralnej. No i dochodzi do wymiany poglądów bez krajów zachodnich, ale to nie oznacza, że powstaje blok i sojusz. A w takich kategoriach, proszę Państwa, myśli Władimir Putin. No i oczywiście z zupełnie innych powodów. Takich samych też myśli Polska, gdzie to myślenie blokowe, na którym zawiódł się Władimir Putin i my się z tego cieszymy. Ale proszę Państwa, jeżeli my myślimy w kategoriach bloków, to dla nas to jest również spore wyzwanie. No bo teraz tak, gdyby taki blok powstał, no to on konsolidowałby Zachód. A skoro tego bloku nie ma, najwyraźniej nie ma tego bloku, no to to uprawdopodobnia scenariusz nieakceptowany i wypierany w Polsce, czyli scenariusz takiej swobodnej gry i rywalizacji wielu mocarstw. A czy Polska, proszę Państwa, może przetrwać w, w świecie, który nie będzie światem dwóch bloków, czy też dwóch sojuszy? No, krótko mówiąc, czy państwa zdaniem Polska może przetrwać tylko jeśli XXI wiek będzie światem dwóch bloków i sojuszy, a uratować nas może tylko konsolidacja zachodu, czyli Unii Europejskiej, Francji, Niemiec i USA? Czy bez opieki i wsparcia tego wielkiego zachodniego bloku Polska jest za słaba, żeby przetrwać w świecie rywalizacji i gry wielu mocarstw? To tak krótko, krótko mówiąc. No, państwa, przecież fundamentem. Kamieniem węgielnym III RP no jest założenie, że nie jesteśmy Izraelem, nie jesteśmy Węgrami. Jesteśmy za słabi, by poradzić sobie bez opieki czy wsparcia Zachodu. No i czy w takim razie, jeśli no tutaj ta wizja o skonsolidowanym antyrosyjskim Zachodzie okaże się nieprawdziwa i nie dojdzie do konsolidacji Zachodu, będziemy mieli Francję, Niemcy, Węgry, tam różne kraje, różne wizje, 100 szkół myślenia, jak to mówią Chińczycy. Z jednej strony USA, z drugiej strony Francja, Niemcy, jeszcze inne kraje: no to co wtedy, proszę Państwa, z nami? Czy mamy na to jakiś wpływ? Czy zaprzeczanie i wypieranie tego scenariusza przybliża nas do realizacji tej konsolidacji? To znaczy, ta konsolidacja zajdzie wtedy, kiedy my będziemy, nie w ogóle nie będziemy podnosić kwestii, że do niej może nie dojść. Czy w ten sposób pomożemy? Czy jest może niebezpieczne, że my o tym nie mówimy? Bo to czyni nas bezradnym, gdy ten scenariusz się nie zrealizuje. A może, proszę Państwa, ten scenariusz. Jak się ten scenariusz zrealizuje, stety lub niestety, raczej niestety, jak się zrealizuje, no to i tak nie ma znaczenia, co my w ogóle o tym będziemy mówić, bo znajdziemy się wtedy w czarnej geopolitycznej dziurze i to niezależnie od tego, co teraz powiemy, czy to na tym kanale, czy, czy, czy w ogóle gdziekolwiek indziej, bo. Więc po co, proszę Państwa, może w ogóle o tym mówić i wprowadzać jakąś niebezpieczną nerwowość? No, nie, 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 niepotrzebną może nie, nie, i też niebezpieczną być może. No, nie wiem, jak Państwo uważacie, no, ale w każdym razie, jeżeli nie dojdzie do tej konsolidacji, bo teraz szanghajska organizacja współpracy się nie konsoliduje, nie powstaje ten zachodni blok, więc być może reakcją na to będzie to, że nie ma tej motywacji do powstania tego bloku yy, zachodniego, który musiałby się skonsolidować jakby przeciwko temu. No to, to uderza w nasze blokowe myślenie. Zaczyna być niebezpieczne, proszę Państwa. To jest, czy mamy o tym mówić, czy w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Albo może mamy starać się do tego i, i, i mówić, i to nie mówienie o tym jest pomocne. No właśnie, jak Państwo uważacie? To nie ulega, proszę Państwa, tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że świat hegemoniczny był, jest, by jest, jest, albo był. Łatwiejszy, gdyż nie wymaga prowadzenia gry, proszę państwa, nie wymaga prowadzenia gry, rywalizacji, no pod warunkiem oczywiście, że akceptujesz hegemona. No w Polsce, oczywiście, w przeciwieństwie do niektórych krajów, zwłaszcza pozaeuropejskich, Polska nie miała z tym problemu z akceptowaniem hegemona, jego wartości i reguł gry, które on ustalał. Niektórzy mieli co do tego wątpliwości, może powiedzmy, że na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, w niektórych krajach, może. Azjatyckich, no ale nie, ale nie Polska, akurat. I teraz świat kilku ośrodków, czy też wzgórz, można by powiedzieć, no wymaga prowadzenia rzeczywistej i prawdziwej polityki, wymaga prowadzenia jakiejś formy yy, gry z kilkoma tymi wzgórzami, a nie z jednym, powiedzmy. No i to jest wyzwanie, proszę Państwa. I czy polskim, Państwa zdaniem Polska to przetrwa? Pytanie, jak w ogóle definiujemy tutaj przetrwanie? Czy w kategoriach XIX-wiecznych lektur romantycznych, to znaczy istnienia państwowości, czy też podmiotowości, bo jakaś tam państwowość, proszę Państwa, nie wiem, Eurowizja, Mundial, zawody sportowe, no to pewnie zostanie zachowane. Tylko pytanie, czy to już nie jest XIX, czy tam XX wiek, tylko XXI. I tutaj chodzi bardziej o sprawstwo, taką podmiotowość, już nie postpolityczność. Czy, czy to jest możliwe do, do osiągnięcia, proszę Państwa, w świecie, który nie jest światem dwóch bloków. Tak, bo to, no to jest. I czy my się powinniśmy z tego cieszyć, że ten antyzachodni blok, na który tak bardzo liczył Władimir Putin, nie powstał? Bo gdyby powstał ten antyzachodni blok, to on popierałby Rosję, ale wtedy musiałby powstać drugi blok zachodni, no, który to się by zrealizowało, to nasze marzenie. Bylibyśmy Berlinem Zachodnim, bylibyśmy w tym bloku zachodnim już tak jak w latach 80. XX wieku chcieliśmy być, tylko już po, po tej właściwej stronie. No. Zobaczymy, proszę państwa, ale tutaj kolejny wątek: albo, albo, no w Polsce to jest tak, że albo zachód, albo wschód. No a wydaje mi się, no nie oszukujmy się, że to może się trochę zatrzeć. To jest jedyny kolejny ze scenariuszy, że to się zatrze i że będą coraz bliższe, coraz silniejsze związki, nie oszukujmy się, z Ukrainą. Tak, miliony ludzi z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj, mieszających się język, no to wszystko sprawia, że Polska może być takim krajem balansującym między Ukrainą, a Unią Europejską. Jakimś takim obszarem pomiędzy, jednym i drugim. No i żeby się to oczywiście wszystko stało, to najpierw musi być wygrana wojna. Tutaj Rosja, proszę Państwa, bo o tym, że na często przegrywała wojny jednak w ostatnich 200 latach. I tak dużo nie wygrywała, no bo porażką była wojna krymska, porażką była wojna z Japonią. Poniosła Rosja porażkę w I wojnie światowej, poniosła potem porażkę z Polską a potem jeszcze i z Finlandią. No, wygrała drugą wojnę światową, ale dzięki ogromnemu wsparciu Zachodu, dzięki dozbrojaniu i też ogromnym, i gro, ogromnym kosztem. Natomiast Rosja ma jednak zdecydowanie lepszy bilans, jeśli chodzi o wygrywanie pokoju. A to będzie bardzo ważne, kto wygra pokój, proszę Państwa. A kluczem do wygrania pokoju, jeszcze bardziej chyba niż do wygrania wojny, chociaż do wygrania wojny też, no będzie jaki kraj? Będzie Białoruś, proszę Państwa. To banał, ale... Te ponad 200 dni wojny na, na czy też w Ukrainie, tutaj już nie rozstrzygam tego e, lingwistycznego sporu, którego nie rozstrzygnęła Rada Języka Polskiego. no Te 200 dni wojny y, pokazały, jak ważna z punktu widzenia Polski jest Białoruś. Jakikolwiek bardziej znaczący ruch tego Mińska no, totalnie zmieniłby sytuację. W Polsce i od tego, jak się tutaj Białoruś zachowała, i tak samo w sytuacji, proszę Państwa, negocjowanie pokoju. To będzie nawet jeszcze ważniejsze, co, co najmniej równie ważne jak pola bitewne, co się stanie, proszę Państwa, z Białorusią. E, wydaje mi się, że to troszkę nam jakby umyka z tego, niezbyt często to wybrzmiewa gdzieś tam w publicznych dyskusjach. No, mamy jeszcze kolejny wątek, proszę Państwa, no to jest. Recep Erdogan, no, często krytykowany za tą absolutnie, proszę Państwa, no zaskakującą, amoralną e, politykę. Ale proszę Państwa, trzy, kilkadziesiąt lat łudzenia Turcji, że przy, przystąpi do Unii Europejskiej, no musiało w końcu spowodować jakby, yy, no wyhodowanie jakiegoś potwora. No, czy byłby to Recep Erdogan, czy ktoś inny. No ale jeżeli od 30 lat budzicie jakiś kraj, że przystąpi do Unii Europejskiej, a potem nie przystąpi, no to nic dziwnego, że potem no nie wiem, jakie tu, czego tutaj dotyczy to zjawisko, że są taki niezaskakująco antypatyczny, że, że to jest taki rezultat. No ludzie, ci co się najbardziej dziwią, no sami do tego doprowadziliście, nie przy, łucąc Turcję, że może wejść do Unii Europejskiej, no i dając jakby paliwo do powstania... Nie, tego typu formacji, nurtu czy też polityki tureckiej. Ale też, proszę Państwa, zwracam uwagę, chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle asertywną politykę Kazachstanu wobec Federacji Rosyjskiej, która budzi wielki szacunek na całym świecie, w tym z polskiego punktu widzenia, co jest bardzo ważne, bo praktycznie przesądza sprawę również Stanów Zjednoczonych. Kazachstan zlikwidował m.in. paradę z okazji dnia zwycięstwa 9 maja, odmówił wysłania oddziałów. Czy to na Ukrainę, czy to do Armenii, chociaż tutaj nie, od, nie odmawiał akurat Federacji Rosyjskiej bezpośrednio, tylko organizacji układu o zbiorowym bezpieczeństwie. No i stopniowo dąży do zwiększania swojej podmiotowości, proszę Państwa, niezależności wobec Moskwy. Pokazał tutaj umiejętności i charakter, będąc proszę Państwa, w bardzo trudnym położeniu geopolitycznym, bo jego ma olbrzymią, ogromną granicę ma z Federacją Rosyjską, no, lądową, tak? No i tutaj Władimir Putin też pokazuje, że nie istnieją rzeczy niemożliwe, proszę Państwa. Zaczyna się uniezależniać Kazachstan. Do tego wyjeżdżają, proszę Państwa, Kirgizi z Moskwy. Oni dostali zakaz wstępowania do armii, teraz jest pobór i, proszę Państwa, tam podobno kilkadziesiąt tysięcy Kirgizów z Moskwy już uciekło i do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej rozwiązało ten problem, proszę Państwa, z migracją kirgijską, po prostu ci ludzie opuścili Moskwę. Stała się rzecz niebywała. Znowu tej niebywałej, niemożliwej rzeczy dokonał Władimir Putin. Kolejna szansa to jest, no, znaczy, kolejne rzeczy, którą dokonał, to jest obudzenie ducha narodowego Ukraińców. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Być może za chwilę dojdzie do jakiegoś, też dochodzi już powoli do zbliżenia między Polską a Ukrainą. To również wydawało się niemożliwe, a dzisiaj wydaje się być już w zasięgu. Także Chiny i Indie zaczynają, proszę państwa, normalizować swoje stosunki, ale wcale nie dochodzi, nie jest rezultatem tego utworzenia jakiegoś antyzachodniego bloku. No właśnie, proszę państwa, więc jest szereg tutaj wątków, rzeczy niemożliwych, które, do których dokonuje Władimir Putin. No nie wiadomo, czy to, czy, czy to był taki zamysł, czy jest to intencjonalne, no ale. Niewątpliwie takie zaczynają być tego, tego, tego efekty. I, proszę Państwa, od tego zależy, jak potoczy się sytuacja na polach bitewnych Ukrainy, a przede wszystkim przy tym negocjacyjnym stole, bo kiedyś przecież trzeba będzie dyskutować o warunkach pokoju i to może być jeszcze ważniejsze. Ale co najmniej równie ważne, o tak powiem, i to nie zapominajmy o tym, to jest oczywiście banalna konkluzja, że będzie to co najmniej równie ważne, jak to, jak ta wojna będzie przebiegać. I tutaj, proszę Państwa, w 27 minucie, 22 sekundzie przechodzę już do wątków osobistych, więc ci z Państwa, którzy nie są zainteresowani yy, tymi osobistymi refleksjami no Mogą już opuścić kanał, chociaż oczywiście zachęcam do wysłuchania tej dalszej części. Proszę Państwa, no w tych, naszym, na naszym spotkaniu, w tym piątkowym wieczornym, QA, no bardzo jest mi miło, bo chyba największa liczba uczestników do tej pory, największa chyba oglądalność, już widzę, że przekroczyła 5 tysięcy. Tak przynajmniej pokazują statystyki YouTube'a. Co jak, co jak na takiego niszowego komentatora jak ja jest. Chyba nawet trochę za dużym wynikiem uważam, ale, no, ale oczywiście z, z, się z tego cieszę. E, więc tam mówiliście Państwo o tej demokracji, że, e, że w, właściwie w, 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 rezultat z tego sporu jest przesądzony, bo Zachód ma demokrację, Chiny nie i będą, demokracje zawsze będą triumfować. No, proszę Państwa, w XIX wieku tak samo myślały Chiny, tylko w kontekście konfucjanizmu, że oni mają filozofię, która jest absolutnie skuteczna, nie, a to po prostu są jacyś amoralni, amoralni jacyś brodacze którzy trzymają kobiety za rękę, no i to właściwie żadna kultura, żadna cywilizacja. No jak to się skończyło, proszę Państwa, pamiętamy, jak ten XIX wiek się skończył, na no Chińczyków, co jest traumą wielką, do dzisiaj pozostaje, a przecież, jeśli już tak myśleć, to Chiny miały większe do tego podstawy, bo były przez tysiące lat no, takim dominującym krajem na świecie, Chiny i Indie, ich gospodarki były największe, no i Zachód był jakimiś tam peryferiami, jakby świetność Zachodu, to ostatnio to ostatnie 200 lat, a nie tak jak Chin wtedy, że to były tysiące lat, że to było kilkanaście stuleci. No ale proszę Państwa, tak już nie wchodząc w te rozważania historyczne, jak tak patrzę dzisiaj na ten stan demokracji, te media społecznościowe, te armie tych troli, ten brak kontroli i proszę Państwa, żadne kryteria tego, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Totalna wirtualizacja i totalny postmodernizm. No to zaczynam pytać się o tą kondycję proszę Państwa yy, yy, no, w ogóle demokracji. tak? No, czy to jest ta potęga yy, demokracji, że każdy pisze sobie co chce i nie można tego zweryfikować? Yy, nie ma, proszę Państwa, no, upada arystotelesowska logika na zasadzie co jest prawdą, a co jest nieprawdą. No, yy, nie wiem, no, stwierdzenie, że Chiny nie, yy, przez ostatnich 10 lat, że Chiny nie upadną gospodarczo, że nie będzie tak łatwo w wojnie handlowej skręcić. Było uznawane, proszę Państwa, to się potwierdziło, a jest to uznawane za branie któreś ze stron. No to, to nie jest logika arystotelesowska, no albo, albo prawda, albo fałsz, albo zero, albo jeden. No, e, totalny postmodernizm, proszę Państwa, i tutaj wydaje mi się, że zaczyna być sam wyzwanie z zachowaniem tej demokracji. To jeszcze o tym powiem przy okazji <kluje> rozmowy ze Sławomirem Męcenem, paradoksalnie. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się też pytanie o inżynierów, których bardzo wielu ogląda ten kanał, bardzo właśnie wielu ludzi, to spotykam Państwa gdzieś tam czasami w hotelach, na różnego rodzaju delegacjach i podchodzą do mnie właśnie inżynierowie, którzy pracują przy różnego rodzaju projektach, więc wiem, że bardzo dużo z nich śledzi ten kanał. I teraz pytanie, proszę Państwa, czy znacie jakichś inżynierów wśród prominentnych polskich polityków? No, są prawnicy, tacy jak Jarosław Kaczyński, czy historycy, tacy jak Donald Tusk, są także lekarze, Władysław Kosiniak-Kamysz, Zdarzają się ekonomiści, sporo także ludzi z show biznesu, chociażby i to już w, jako liderzy partyjni. Szeman Hołownia, Paweł Kukis. No ale co z tymi inżynierami, proszę Państwa? Czy dali sobie spokój z polską polityką w ostatnim 30-leciu międzywojennym? Co ich zniechęciło? Czy postpolityka, czy to, to, że się zarządza emocjami, tworzy się emocje? No, jest po bardzo dużo inżynierów na tym kanale, co jak już mówiłem, ja sobie bardzo cenię bo nie chcę opowiadać Państwu <coughs> bajek, czy tworzyć chwytliwych narracji. No albo działa, albo nie działa. No to tak jak jest to w świecie Koniec, kropka. A tu okazuje się, proszę Państwa, nie wiem, może to zniechęciło inżynierów do, do spraw publicznych w Polsce i do, i do polityki, że stała się ona jakąś taką magmą postpolityczną, jakąś takim wirtualem, wirtualem, w którym opowiada się różne historie, a proszę Państwa, inżynierem to służy do tego, żeby, żeby stworzyć nie wiem, most, jakąś budowlę, żeby zrobić coś yy, po prostu trwałego, coś co działa w każdym razie, a to czy działa, czy nie działa, no to jest wszystko tutaj kwestią dyskusyjną i to yy, może podlegać jakimś dyskusjom, emocjom i tak dalej. I troszkę proszę Państwa wspominam o tym, także patrząc na tą reakcję, jaką wywołała rozmowa ze Sławomirem Mencenem, która została opublikowana wczoraj, yy, właśnie niezwykłe emocje proszę Państwa, też odrzucenie, wyparcie, część z Państwa już pożegnała no, się z tym kanałem, no pewnie, że się po Państwo pożegnaliście, to już pewnie tego filmu nie oglądacie. No okej, okay, proszę Państwa, ja zawsze mówię o tym, no jeśli ktoś psychicznie nie wytrzymuje, no to niech nie ogląda, to, ale też niech nie przesąca wcześniej bez obejrzenia yy, tego, tej, tej, tej rozmowy, bo ja tam starałem się, <laughs> były różnice zdania, jak sądzę, między nami, ja starałem się zadawać, Niebanalny paradoksalnie, chociaż no, no, byłam nazywany samozwańczym mistrzem banału, ale starałem się jednak mimo wszystko zadawać niebanalne pytania. I teraz, proszę Państwa, no, bez oglądania już część z Państwa przesądziła, czy, czy, czy tych z Państwa, których już nie ma na tym kanale, no, przesądziła o tym, że, e, że to koniec, no, bez obejrzenia w ogóle tej rozmowy. No, proszę Państwa, no, zaletą tego kanału, przynajmniej dla mnie, zalet... kanału, który Państwo utrzymujecie, e, wspieracie. Jest to, tutaj też chcę to podkreślić, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jest to, że mogę porozmawiać z ludźmi, których nie znam, a którzy mnie ciekawią, i tak się składa, że Sławomir Mencena nie miałem okazji poznać osobiście, ale uznałem, że jest to ciekawa postać i chciałem go zaprosić. On się zgodził, proszę Państwa, to zaproszenie przyjąć, a zwyczajnie mnie ciekawił. Z tych m.in. powodów, z, o których dałem znać w trakcie tej rozmowy, czy pytałem go o social media, jak to jest, że on tak sobie świetnie w tych social mediach yy, daje radę, pytałem go, jakie są warunki do zaistnienia wolnego rynku w ogóle w, w XXI wieku? Yy, bo to są dzisiaj zupełnie inne czasy, wszystko jest właściwie regulowane, także jego spojrzenie na. 30-lecie międzywojenne w Polsce i współczesny świat, no to były rzeczy, które mnie autentycznie interesowały. No ale proszę Państwa, no uznawanie, że zaproszenie kogoś do rozmowy jest w ogóle wyrazem jakiegoś poparcia zgodą w 100% z jego programami, no wydaje mi się jednak troszkę absurdalne, bo to, że kogoś zapraszam, czy z kimś rozmawiam, to nie znaczy, że staje się, z, że jestem w zupełnej zgodzie w 100% z nim. Może w, może w jakim stopniu jestem, no to wszystko jest jakby negocjowalne. W jakim stopniu jestem, może się bardziej staje, może on też zmienia swoje spojrzenie. No ale to, że to jest poparcie albo stuprocentowe i albo jeżeli z nim rozmawiam, to go popieram, albo jak go nie popieram, to z nim nie rozmawiam. No to, proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest problem. No rzekomo Stanisław, e, przez Sławomir Męcen, nie Stanisław, tylko Sławomir, Sławomir Męcen jest ruską łonucą i tu przytratacie Państwo już nawet nie, ekscentyczne wypowiedzi innych polityków Konfederacji, która jest rzekomo tym stronictwem ruskim na stosunku właśnie stronictwa, i każdy musi być pod kogoś podpięty. Albo tak jak w Zasasów, albo pod Prusów, albo tam pod Brytyjczyków, albo pod jakieś inne mocarstwo, tu jest jakieś stronictwo rosyjskie, i podpinacie Państwo już ekscentyczne wypowiedzi, już nawet nie innych polityków, takich jak Grzegorz Brown czy Janusz Korwin-Mikke, no ale samego Sławomira Mencena. No proszę Państwa, no to jest powód, też no, powiem szczerze, dla którego inne osoby, których ja jestem ciekaw, no, nie przyjmują tego zaproszenia, bo uważają, że ja też jestem zaszufladkowany w, w jakiejś tam w klasyfikacji i oni też nie chcą, nie chcą tego zaproszenia przyjąć, szufladkułem nie, boją się, że również zostaną z, jakoś zaszufladkowani, że będą stygmatyzowani. No tutaj właśnie dlatego też jestem wdzięczny Sławomirowi Męcenowi, bo to zaproszenie przyjął, tak, no bo też mógł powiedzieć, a wie pan, będę, zaraz będzie tam jakiś hałas, będę stygmatyzowany, jakieś głupoty zaczną ludzie wypisywać i tak dalej, i tak dalej. No i teraz co takiego Sławomir Męcen mówił w trakcie tej rozmowy? Czy ja nie reagowałem, nie dopytywałem? No proszę Państwa, no nie wydaje mi się, żeby to było coś kontrowersyjnego, żeby to było jakieś ładowanie... Proputinowskiego przekazu, no nie przesadzajmy, no, z całym szacunkiem, proszę państwa, ale wydaje mi się, że jest to chore i także mnie to dotyka w pewien sposób, bo pokazuje, że mamy problem ze zwykłą rozmową, z wymianą poglądów. I to, to jest, proszę państwa, ta potęga demokracji, która ma doprowadzić do, ma pokonać autorytaryzmy: że się nie rozmawia, że się decyduje, że z tym nie gadam, jak szufladkuje się ludzi i w ogóle. No, nie ma warunków, do, jak ta demokracja ma zatrufować, skoro te poglądy się nie mogą zderzyć. Do tej rozmowy w ogóle nie może dojść, bo wszyscy już z góry przesądzili i zawsze, zawsze flatkowali e, innych gdzieś tam do jakiejś kategorii. No i poza tym, proszę Państwa, czy naprawdę myślicie, że zaproszenie to udzielenie poparcia albo udostępnienie przestrzeni medialnej dla kogoś? No, 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 no i to w sytuacji, gdy każdy może sobie dzisiaj wyjąć komórkę i coś tam puszczać w internet, to, co, to, co chce i nagrywać kiedy chce. No, Sławomi męcer no to już w ogóle no, ta osoba ma chyba tam kilkaset tysięcy obserwujących na Twitterze, czy kilkaset tysięcy na YouTube i on teraz będzie się próbował wybić przez ten kanał, proszę Państwa, który jest niszowym kanałem, jest adresowanym do, e, do, do niszowej części. To, to, to nie ma żadnego związku, wydaje mi się, na proces polityczny, tak, bo to jest kanał dla ludzi myślących krytycznie, to Państwa, ten kanał nie dostarcza głosów, tak, te głosy są gdzie indziej, więc no, zwłaszcza Sławowym Męcen, no jeżeli, jeżeli gdzieś tam się wybijać, no to, to może się wybijać codziennie na swoim kanale, to naprawdę jemu wizyty gdzieś na, na tym niszowym kanale Radosław Pewel to już nie są potrzebne. Porównywanie go do jakichś wulgarnych awatarów z sieci to no jest nieporozumieniem, no występuje on jednak pod własnym nazwiskiem, nie jest kreacją, nie używa wulgaryzmów, przekleństw. Oczywiście, proszę Państwa, w postpolityce są ludzie kreowani, są często produktem piarowców. no ale jak już ktoś jest totalnie zmyślony, yy, nawet pod własnym nazwiskiem nie, nie, nie występuje, jest to jakaś kreacja i do tego jeszcze pełna wulgaryzmów, no to, no, to jest to jakaś granica przynajmniej dla mnie. No, Sławomira Mencena bym do tej kategorii jednak zdecydowanie nie wrzucał. No, proszę Państwa, ale bijąc się w pierś, no, może powinienem zapytać, jakich gości Państwo chcecie. Chociaż ci goście się często i tak po prostu nie boją, no z jakichś powodów nie chcą ze mną rozmawiać. No albo się boją, albo mają jakieś inne powody, że nie chcą, no e, nie wiem. No, w... Natomiast Sowoj się jednak zgodził, no i to po pierwsze. Po drugie, tak jak mówiłem, byłem ciekaw w tej postaci, jestem ciekaw innych. Teraz będę miał, proszę Państwa, zaproszenie gości prezentujących zupełnie inne poglądy. I teraz może się okazać, że druga część z Państwa się obrazi. Bo będzie on nie, ta osoba będzie nawet jak się zapytał was, kogo zaprosić i zaproszę, to, to jedni będą do zaakceptowania, a inni będą budzili sprze sprzeciw i nigdy nie dojdziemy już do konsensusu, bo będziemy już podzieleni na każdy gdzieś tam będzie miał swój własny świat i, yy, i nie osiągniemy konsensusu w żadnej sprawie. To wydaje mi się, że może być groźne czy niebezpieczne. No, yy, no nie wiem, może jestem jakimś już człowiekiem z innego świata, gdzie mi się wydawało, że. Że dla zdrowia społecznego ten konsensus jest ważny no. eee, i chciałbym, żeby był osiągany. No, a to wydaje mi się, że, że to tak nie będzie, jeżeli będziemy w ten sposób reagować. No i teraz proszę Państwa też, więc dobra, więc propozycje, kogo byście chcieli, żeby zaprosić ewentualnie. Chociaż spodziewam się, że jedne propozycje od razu będą zgłaszane przez jednych z Państwa, będą torpedowane przez drugich, <laughs> i może być. I może być to trudne, poza tym. A jak już nawet będzie jakiś konsensus, to te osoby mogą stwierdzić, że one z jakichś powodów nie chcą występować na tym kanale, bo to też wcale nie jest takie proste. I Jakie pytania państwo byście zadali tym osobom? I też tutaj może powinienem z wyprzedzeniem, ale także innowi, Mencenowi. Tu może z wyprzedzeniem powinienem państwa o to pytać: właśnie jakie pytania zadawać zaproszonym gościom? Te pytania, które Państwo napiszecie pod tym komentarzem, no to postaram się zadzwonić do Sławomira Mencena po weekendzie i te pytania mu zadać. No, może Państwu więcej powiem w kolejnych, w kolejnych odcinkach. No dobrze, proszę Państwa. Zapraszam na Azjatycki Wiek. To seria tych unikalnych seminariów. Nie mogę obiecać, że no, tam będziemy mówili na takie sensacyjne tematy. Od których zacząłem dzisiaj ten komentarz, ale myślę, że, że to jest fajna, fajna formuła, już nie mogę się doczekać. Bardzo wielu z Państwa się zgłosiło i będzie to niezwykła okazja, żeby porozmawiać o światowej gospodarce, finansach, relacjach międzynarodowych, takich tematach jak relacje Izraela chociażby, czy też na przykład Węgier ze światem pozaeuropejskim takie właśnie niszowe. O których powinno się rozmawiać na tego typu spotkaniach. Polecam książkę, proszę Państwa. Biznes w Chinach cieszy się ona coraz większym Państwa zainteresowaniem. Paradoksalnie tutaj nawet o jest. Eee, polecam naukę języków azjatyckich, czy to Państwo, czy Państwa dzieciom. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to wsparcie na YouTube poprzez te przyciski, bo to jest też czas, który Państwo poświęcacie. To bywa często uciążliwy proces. Te przelewy na Patronajcie, czy też. Te przelewy tradycyjne, a jednak się na to decydujecie, żeby te drobne kwoty przesyłać, które nam bardzo pomagają i też wzmacniają bardzo motywację, więc za to bardzo dziękujemy. Życzę tego samego co zawsze, czyli wyobraźni zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale w właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu na tyle, na ile to możliwe, proszę Państwa. I na koniec, jeżeli ktoś dotarł do, tego, do końca tego komentarza, to dzisiaj poproszę o gwiazdkę, żeby nie było, że zawsze plusik albo. Wykrzyżnik to dzisiaj gwiazdka. Gwiazdka, gwiazdka, u mnie jest pod ósemką. Shift i 8, wtedy jest gwiazdka. Proszę Państwa, więc suby, lajki czy dzwoneczki to już jak Państwo uważacie, nic na siłę. Natomiast absolutnie proszę nie promować tego filmu, a jeśli już, to w sposób odpowiedzialny. Wysyłać ten film, czy polecać go osobom myślącym, krytycznie, aby nie potrzebnie niesiać zamętu i nie denerwować y, ludzi, to proszę Państwa, nie, wszystko jest y, no, po, dla ludzi krytycznie myślących: wszystko jest właściwe. Natomiast y, y, być może po prostu, proszę Państwa, no, jeżeli ma to kogoś zdenerwować czy zburzyć komuś pewien, jakiś obraz świata, to no, proszę absolutnie tego, tego nie robić. Proszę nie promować tych filmów y, wszędzie i wszystkim. Tylko wybranym osobom, tak jak Państwo to uznacie za stosowne. Proszę Państwa, tym osobom, które to Państwo uznacie za stosowne. Proszę Państwa, to by było wszystko, jeśli chodzi o 25 dzień września roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022. Miłej niedzieli, wszystkiego dobrego, kłaniam się i do zobaczenia w kolejnych dniach. Bo tak jak już mówiłem, będę nagrywał dopóki. Dopóki będę mógł, dopóki to będzie możliwe do końca, do końca tej e, wojny. Kłaniam się, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, miłej niedzieli.